Witajcie. Dzisiaj jest 6 marzec 2023 rok. Około 17 stopni w cieniu. I za chwileczkę zabiorę Was do apartamentu, który przyszedłem teraz niedawno na sprzedaż. Apartament znajduje się zaledwie około 100-150 metrów stąd, w tej ulicy. Tutaj naprzeciwko fontanny, wyjście na plażę z widokiem na zameczek. Już przy tej pięknej plaży, wzdłuż której rozpościera się kilkukilometrowa promenada. To jesteśmy już na apartamencie. To są główne drzwi wejściowe z klatki schodowej. Pierwsza sypialnia. Kuchnia z takim pomieszczeniem gospodarczym. Tutaj tak jest taka szafa wnękowa. Sypialnia numer 2. Łazienka. Z takim własnym małym patio. Takie patio jest bardzo przydatne, bo można tutaj jakieś rowery, leżaki wstawić sobie tam. Także taki plusik. I to jest następna sypialnia. W sumie są w tym apartamencie 3 sypialnie. Kuchnia, z patio, jedna łazienka i taki salon. Salon dosyć duży, widny. Tutaj mamy naprzeciwko postój taksówek, bary. Jesteśmy w dzielnicy San Antonio. Tutaj jest bank. I kawałeczek dalej, tak jak widać, plaża z tą fontanną. Także bardzo ciekawa oferta. Apartament do remontu. Cena też jest dobra ze względu na to, że tutaj jest lokalizacja bardzo dobra. Wiadomo, apartament jest do remontu, ale lokalizacja i wielkość tego apartamentu jest bardzo dobra w stosunku co do ceny. Przypominam, że z wynajmu z takiego apartamentu możemy w sezonie bez problemu uzyskać pomiędzy 220 a 250 euro za dobę. Także bardzo dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.